Obecnie marka Kubala to symbol jakości, niezawodności oraz stałego rozwoju technologicznego. Ta pozycja na rynku została wypracowana przez konsekwencje w realizacji celów oraz niestandardowe rozwiązania, stale udoskonalane na przestrzeni ostatnich 30 lat. Nie każdy wie jednak, jak wyglądały początki. Te, jak na każdą znaczącą markę przystało, musiały mieć swoje miejsce w garażu. Pierwszy zakład produkcyjny mieścił się w przydomowej ślusarni. Tam powstawały pierwsze sztuki narzędzi budowlanych. Historia marki Kubala to przede wszystkim historia pacy styropianowej, która zrewolucjonizowała rynek narzędzi budowlanych na przełomie lat 80. i 90. Wówczas konkurencja produkowała narzędzia dużo cięższe i droższe w wykonaniu. Prosty, lecz pionierski pomysł wykorzystania lekkiego i taniego styropianu przyczynił się do błyskawicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Już w 3 lata po rozpoczęciu działalności produkcja przeniosła się do nowej hali. Zespół liczył 20 osób, a produkcja przebiegała dwutorowo. Obok narzędzi budowlanych w ofercie znajdowały się konstrukcje stalowe, od samego początku eksportowane na rynki zagraniczne. Kolejny etap rozwoju to powstanie nowej ślusarni oraz biur o łącznej powierzchni prawie 2000 m2. Działając niespełna 6 lat na rynku, firma Kubala mocno budowała swoją pozycję, zaopatrując w produkty takie koncerny jak BMW czy Mercedes. Rok 96 dla historii marki był przełomowy. W tym okresie oferta narzędzi budowlanych znacznie się poszerzyła, obejmując kielnie, pace plastikowe i metalowe, czyli produkty z nowych rodzajów materiałów. Firma uzyskała prawo do posługiwania się cenionym w branży certyfikatem Rostfrei. Dysponowała także ogromnym potencjałem, budując swoje własne linie produkcyjne do wytwarzania narzędzi. To również czas dużych zmian wizerunkowych oraz pracy nad marketingiem. W 1996 roku powstało nowe logo, które z nieznacznymi modyfikacjami funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W tym samym roku firma Kubala była obecna na pierwszych targach Budma w Poznaniu. Narzędzia Kubala były już dostępne na znacznym obszarze Polski. Duże zainteresowanie produktami przyczyniło się do znacznego rozrostu działalności. Zespół powiększył się do 80 osób, wspólnie pracując, a także świętując sukcesy. Kolejne budynki prac oraz nowe magazyny dają łącznie 5500 m2 powierzchni, a oferta narzędzi budowlanych obejmuje już kilkaset produktów. Po sukcesach na rodzimym rynku przyszedł czas na ekspansję produktów. Rok 2004 to pierwsze targi zagraniczne w Kolonii. Od tego momentu firma jest stale obecna na rynku globalnym. Plan na ekspansję powiódł się w 100%. Zaowocowało to nowymi kontraktami na produkcję marek własnych. Do dnia dzisiejszego firma produkuje narzędzia sprzedawane pod 30 różnymi markami. W 2009 roku siedziba firmy przeniosła się do nowego budynku, w którym znajduje się do dzisiaj. Dzięki nawiązywaniu nowych kontaktów handlowych już w 2010 roku marka Kubala była obecna w ponad 20 krajach na 3 kontynentach, wysyłając swoje produkty na tak odległe rynki jak Australia czy Mongolia. Nadążając za rosnącym zapotrzebowaniem na produkty, przyszedł czas na rozbudowę przestrzeni. Powstał kolejny budynek z przeznaczeniem na ślusarnię. W 2013 roku został odświeżony wizerunek marki poprzez wprowadzenie zmian w logo. To również okres wzmożonej pracy nad promocją oraz nawiązywaniem nowych partnerów handlowych. Cykliczna obecność na najbardziej znaczących targach w branży budowlanej, takich jak Batimat we Francji, Eisen Ware Messe, Big Five Dubai, targi w Moskwie, Rumunii. Stale pracując nad dostępnością produktów na rynkach zagranicznych, udało się także wysłać pierwsze transporty do Algierii, Szwajcarii czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W planach na kolejne lata pojawił się także projekt zupełnie nowej hali. Ostatnie lata to przede wszystkim skupienie się nad promocją marki Kubala oraz umacnianie kontaktów z dystrybutorami. Pod kątem technologicznym stale dopracowywana jest automatyzacja produkcji, stosowanie nowych materiałów, poszerzanie gamy narzędzi. Znaczącym wydarzeniem ostatnich lat było przyznanie marce Kubala certyfikatu FSC, świadczącego o używaniu najwyższej jakości materiałów z dbałością o środowisko naturalne. Marka Kubala to niezawodny zespół specjalistów, obecnie liczący ponad 180 osób, lecz wciąż pozostający w ramach firmy rodzinnej. Poza pracą i rozwojem, zawsze jest czas na wspólne spędzanie czasu. Dzisiaj, po 13 latach od pierwszych targów w Kolonii, marka jest obecna w 45 krajach, na 4 kontynentach. Łączna powierzchnia przestrzeni biurowych i produkcyjnych to 9000 m2.
Oferta firmy obejmuje ponad 600 produktów oraz 63 unikalne patenty i wzory. Produkty powstające w Ustroniu są dostępne w najbardziej odległych zakątkach świata. Ciągły rozwój, nowe technologie, a także wspieranie sportu i lokalnych inicjatyw pozwoliło na ukształtowanie marki, jaką widzimy współcześnie. Stało się to dzięki śmiałym koncepcjom, rozważnemu planowaniu, a także przede wszystkim dzięki udziałowi każdego z Was obecnych. Dziękujemy za wspólne 30 lat.